Krzysztof Stawiarski, dzień dobry, zapraszam na program Studio Otwarte, którego moim i Państwa gościem jest Anna Bober ze Stowarzyszenia Ostrowiec. Dzień dobry. Dzień dobry. Aniu, w ostatnich dniach Stowarzyszenie Ostrowiec prowadziło taką charytatywną akcję, wirtualny bieg charytatywny dla Ignasia. Na czym polegała ta inicjatywa? No, inicjatywa polegała na to, że każdy mógł się na taki bieg zapisać i przebiec w dowolnym miejscu o dowolnej porze, dowolną ilość kilometrów. Te kilometry trzeba było, raczej minuty biegu, bo tu już nawet nie o kilometry chodziło, tylko o czas przebiegnięcia, przeliczyć na złotówkę. Jedna minuta, jeden złoty i wówczas wpłacić na naszą skarbonkę ostrowiecką założoną właśnie przy zbiórce dla Ignasia. A w jaki sposób te minuty były zapisywane? No, każdy uczestnik sobie sam zakładał i sam deklarował, ile tych minut przebiegł, także my osobiście nie wnikaliśmy w to absolutnie, ponieważ uważamy, że każdy zna swoje możliwości i każdy wie. Oczywiście, jeżeli ktoś przebiegł mniej, a wpłacił więcej, to zaliczamy mu więcej tych minut. Czy jak można było na przykład zdjęcie mu dokumentować, zegarka? Tak, można było zdjęcie, można było, no tak jak mówię, samemu zadeklarować te minutki, które przebiegliśmy. Nie sprawdzaliśmy jakoś za specjalnie, bo uważamy, że nie na tym polegała akcja. Tak jest. A ile osób wziął w niej udział? I powiem tak, minutowo wyszło nam 1200 minut, także uważam, że nawet spoko. A ile osób wziął udział? Powiem szczerze, że nie wiem. Liczyłam tylko minuty. Bo to jest najważniejsze. Najważniejsze, tak, żeby pomóc temu chłopcu. I mnie w sumie ciekawi, czy w tej akcji uczestniczyły osoby, które może na co dzień nie biegają, ale zrobiły to właśnie z takiej chęci pomocy. Tak, widziałam kilka takich nazwisk. Osoby, które uczestniczyły, to nie biegają przynajmniej z nami regularnie, chociaż też i z innych miast brali udział. Widziałam tam z Warszawy, z Krakowa bodajże, też biegali różne osoby. Jestem bardzo zadowolony, bo teraz robimy takie płynne przejście, bo wydajesz się odpowiednią osobą do tego pytania. Dlaczego warto zacząć biegać? No dlatego, że to jest fajne, że jest zdrowe, że nas odpręża, że dzięki temu zapobiegamy różnym chorobom. Po prostu poprawiamy również samopoczucie. Bardzo dużo jest właśnie aspektów, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie, samopoczucie, zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne, właśnie dzięki bieganiu. Oczywiście no, musimy założyć, że nie wszyscy mogą od razu wstać i zacząć biegać, no bo ponieważ jednak czasami zdrowie no, zakazuje nam tej formy aktywności ruchowej, ale oprócz tego można marszobiegiem, można najpierw marszem przygotować organizm, bo bieganie nie jest wskazane na przykład do ludzi bardzo otyłych, bo no, to obciąża stawy, nie oszukujmy się, jednak jest duże obciążenie. Ale z drugiej strony takim zacząć marszobiegiem, troszeczkę zrzucić kilogramów i zacząć później biegać. No bo bieganie oprócz tego no fajnie odchudza. I należy pamiętać, żeby nie zaczynać od bardzo dużych dystansów. Tak, i długiego czasu biegania. Tak. Najlepiej 30 minut co drugi dzień, co trzeci, dla przyjemności, dla zdrowia, próbować się wyciszyć w tym, nie myśleć zbyt dużo podczas biegania, po prostu ten czas potraktować dla siebie. Bo jak to się mówi, ruch, sport to zdrowie, ale kontuzje też się zdarzają. Jakie są takie najbardziej powszechne błędy początkujących? Czy to jest właśnie to, że przeszarżowują swój organizm? Myślę, że tak, że przede wszystkim największymi właśnie błędami początkujących, że fajnie idzie progres, no i wtedy wydaje nam się, że możemy więcej, mocniej. Jest multum biegów, na przykład na bardzo dużych dystansach czy górskie. Brzmią one fantastycznie, zachęcają właśnie do super takiej aktywności zmożonej. No ale no niestety, trzeba troszeczkę pobiegać, trzeba troszeczkę przyzwyczaić organizm do tej aktywności i dopiero później próbować rywalizować samemu z
sobą na większych dystansach i większych takich biegach obciążających, prawda, organizm. Dlaczego rozmawiamy o tym, jak to jest zacząć biegać? No bo w sumie lato się skończyło, ale sezon dla biegaczy jeszcze trwa. Co to oznacza? Imprezy biegowe również będą organizowane. Na początku października pierwsza impreza organizowana przez m.in. Stowarzyszenie Ostrowiec. To będzie Ostrowiecki Półmaraton Leśny. Jakie będą trasy i w jaki sposób można się na niego zapisać? Tak, półmaraton nasz, siódmy już półmaraton leśny, w tym roku też odbywa się w Bałtowie, tak jak w poprzednim. Zapisać się jeszcze można przez albo nasz fanpage facebookowy, tam mamy link do zapisu, ewentualnie można do nas napisać maila na kontakt@ostrowiec.pl, ewentualnie znaleźć na dostartu.pl nasz bieg i można się, jeszcze mamy kilka miejsc, także zachęcamy serdecznie. No, mamy dwa dystanse. Dystans półmaratonu, czyli to 21 km, a także dystans 7 km, który jest jednocześnie marszem Nordic Walking. Półmaraton leśny nasz, z racji tego, że jest w Bałtowie, mamy taki górski aspekt, czyli wbiegnięcie pod stok, zarówno przy 7, jak i 21 km, także to jest fajne wyzwanie, dające bardzo super energii, ponieważ no nie jest łatwo wbiec pod stok, nachylenie duże. Także bardzo serdecznie zachęcam wszystkich do tego, żeby spróbowali. Jeżeli nie na półmaraton, no bo to oczywiście dystans, do którego jest już za mało czasu, żeby się przygotować, ale na 7 km, choćby marszem Nordic Walking można spróbować. A niedługo potem, pod koniec października, odbędzie się dyniowy bieg po szczęście, czyli znów będziecie pomagać przez aktywność fizyczną. Tak, to już też jest szósty, tym razem bieg po szczęście, dyniowy. Biegamy ze szkołą specjalną i na terapię dla uczestników właśnie zajęć tej szkoły specjalnej. I tu Stowarzyszenie Źródło bardzo nam pomaga w organizacji całego wydarzenia. No oprócz biegania, bo bieganie będzie to 5 km, kwota wpłaty 30 zł, taka cegiełka na właśnie na te terapie zajęciowe, będzie 5 km i będzie 1 km tak dla wszystkich. Zapisy ruszą niebawem, ponieważ jeszcze no, przygotujemy ostatnie szlify regulaminowe. Także jeżeli zapisy ruszą, tak zachęcam serdecznie do właśnie zapisywania się. Fajnie by było, gdyby grupy szkolne ze szkół podstawowych czy ponadpodstawowych, a nawet przedszkolaki pojawiły się, bo to zawsze jest taki fajny obrazek, kiedy sport łączy młodych ludzi. Liczymy na to bardzo. Myślę, że tu również informacje dotrą do szkół o tym biegu i że frekwencja będzie duża. Bieg odbędzie się w niedzielę do południa, także jak najbardziej zdążymy później na rosołek do domu. Można będzie, no tak jak mówię, kiermasze będą ciast, różnych atrakcji, można będzie zakupić ciasto do kawy niedzielnej, a po bieganiu oczywiście przyjemniej jest zjeść to ciasto z tym, że spaliło się odpowiednią ilość kalorii, które teraz trzeba uzupełnić. Zachęcać już bardziej chyba nie można. To ciasto myślę, że przekonało. Aniu, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Mam nadzieję, że frekwencja zarówno podczas jednego, jak i drugiego biegu będzie jak najwyższa. A Państwa zachęcamy do pomagania przez bieganie. Dziękuję za obecność. Dziękuję ślicznie.